Gościem Chojniczanka TV po meczu Chojniczanka Garbarnia Kraków nie mógł być kto inny jak Artur Prąskowski, zdobywca dwóch bramek dla Chojniczanki w tym meczu. Witam Ciebie, Artur. Witam serdecznie. Jak ten mecz ocenisz? Od tego zaczniemy. To znaczy, no, jeśli chodzi o pierwszą połowę, no to myślę, że nieźle weszliśmy w mecz. Na początku myślę, że mieliśmy przewagę. Później po strzelonej bramce trochę Garbarnia doszła do głosu. No ale w tej pierwszej połowie gdzieś tam no, nie wykorzystali żadnej jakiejś tam swojej sytuacji. Też jakichś takich super konkretnych sytuacji myślę, że nie mieli. No i co, no po przerwie szybko stracona bramka. Tam jakiś błąd gdzieś tam w ustawieniu i rywale to wykorzystali. No i udało się później w drugiej połowie jednak wziąć sprawy w swoje ręce. No, myślę, że druga połowa zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Myślę, że zdominowaliśmy tam przeciwnika w drugiej połowie. Udało się strzelić dwie bramki i z tego się cieszę. Jestem ciekawy, co się działo w przerwie po meczu, w trakcie meczu. Na trzy zmiany zdecydował się trener Nocoj, no i w drugiej połowie oglądaliśmy zupełnie inną Chojniczankę. No tak, no mamy szeroką kadrę i myślę, że to jest nasz duży atut, że właśnie mamy wyrównaną kadrę. Każdy zawodnik, który wejdzie z ławki, może zrobić różnicę. I warto, myślę, to wykorzystywać. No, to tym można właśnie, tak jak dzisiaj, wygrywać mecze. Tak? Też sam dałeś tutaj sygnał dla trenera Nocłonia, że może czas zagrać od pierwszej minuty, bo w Chojniczance po Twoim powrocie jeszcze ani razu nie zagrałeś. Od pierwszej minuty zawsze wchodziłeś w ławce w końcówce spotkania. No tak, no gdzieś tam to są decyzje trenera. Ja nie mam do końca na nie wpływu. No ja robię co mogę, żeby występować od pierwszej minuty, bo każdy zawodnik chce grać od pierwszej minuty, a nie wchodzić z ławki. No gdzieś tam wcześniej były wyniki i trener się trzymał jednego praktycznie ustawienia. No ja robiłem swoje, cały czas walczyłem o to, żeby do tego składu wskoczyć. Dzisiaj dostałem trochę więcej minut. Myślę, że szansę wykorzystałem i zobaczymy, co będzie dalej. To były Twoje dwie bramki, pierwsze w tym sezonie, ale nie premierowe dla Chojniczanki, bo już strzelałeś 7 lat temu. Jak Ci się gra ponownie przy Mickiewicza 12? No, bardzo miło było wrócić po tych 7 latach. No, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że jeszcze kiedyś będzie mi dane tutaj zagrać. Wtedy to była pierwsza liga, teraz no, świeżo po awansie do pierwszej ligi. Teraz jest druga, ale myślę, że będziemy walczyć na pewno o to, żeby do tej pierwszej ligi wrócić. I mam nadzieję, że jeszcze w pierwszej lidze w Chojniczance będę miał okazję zagrać. Wtedy też byłeś w zupełnie innej roli. Przychodziłeś też jako młodzieżowiec i też pamiętam trochę inna pozycja. Tak, no wtedy byłem młodzieżowcem, gdzieś tam grałem jeszcze na skrzydle, bardziej czy tam w środku pomocy. No już później gdzieś tam trenerzy przestawili mnie do ataku, no i tak zostało. No, myślę, że teraz już jest to moja nominalna pozycja i raczej trenerzy nie wykorzystują mnie gdzieś tam w innych ustawieniach. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Gościem Chojniczanka TV był Artur Prąskowski, zdobywca dwóch bramek dla Chojniczanki w meczu z Garbarnią Kraków. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.